Cześć. Dzisiaj dowiecie się, czy rząd nam zmalał, czy może jednak urósł. Zapraszam. Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, jak zmierzyć wielkość rządu. Generalnie można powiedzieć, że jeśli chodzi o próby oszacowania tego, jak duży wpływ rząd wywiera na nasze życie, to mamy do czynienia z kwestiami bardzo trudnymi i trudnymi. Do kwestii bardzo trudnych zaliczyłbym to, jak spróbować zmierzyć to, jak wszelkiego rodzaju regulacje krępują życie gospodarcze i krępują korzystanie z naszych wolności osobistych. To są rzeczy bardzo trudne do skwantyfikowania. Niemniej oczywiście istnieją próby zmierzenia tego, jak silne regulacje na przykład ciążą na przedsiębiorcach w danym kraju. Stąd mamy na przykład rankingi Doing Business, które publikuje Bank Światowy, czy mamy ogólnie rankingi wolności gospodarczej, które są publikowane przez amerykański Heritage, czy przez kanadyjski Fraser Institute. Natomiast z tymi wskaźnikami jest sporo problemów. Jakby sam do nich zaglądam i wydaje mi się, że jeśli jakieś państwo jest na 20 miejscu, inne na 100, to ta różnica jest znacząca. Ten poziom wolności gospodarczej na przykład między tymi państwami się różni. Natomiast im na niższy poziom szczegółów schodzimy, tym problemów pojawia się więcej. Bo są to indeksy, które biorą na przykład pod uwagę kilkadziesiąt różnych subwskaźników i tym subwskaźnikom trzeba przypisać jakieś wagi. I tutaj już wkraczamy w strefę mocno arbitralną. Dlaczego jakiemuś czynnikowi przypisujemy wagę 20%, innemu 15%, innemu jeszcze inną? Tutaj zawsze pozostanie pewne pole do swobody przy tworzeniu tego wskaźnika i przez to wyniki mogą nie być zupełnie adekwatne do tego, co w życiu widzimy, do tego jakby na przykład państwa różnią się między tym, jak silnie dane regulacje są egzekwowane. Jeśli jakieś regulacje istnieją tylko w zapisach ustaw, ale nie są egzekwowane, to pewnie są mniej dotkliwe niż oficjalnie mniejsze regulacje, które są jednak bardzo ściśle egzekwowane. Jak wziąć poprawkę na przykład na taki czynnik. Dlatego też trudno, nawet bardzo trudno, jak wspominałem, jest zmierzyć dokładnie to, jak silnie różnego rodzaju regulacje gospodarcze nasze życie krępują. Natomiast jeśli przechodzimy do sfery tego, co trudno oddać, ale jednak jest to ciut łatwiejsze, to są wszystkie te rzeczy, które są wyrażone w pieniądzu i w przypadku pytań o wielkość rządu najważniejsze wydają się oczywiście pytania o to, jak dużo rząd pieniędzy wydaje i jak dużo rząd pieniędzy nam zabiera, czyli o wielkość wydatków publicznych i wielkość podatków, które rząd zbiera. I tutaj również mamy już pewne popularne miary. Najbardziej znane na świecie są różnego rodzaju dni wolności podatkowej i po prostu jeśli mamy jakiś dany wskaźnik, na przykład udział wydatków publicznych PKB albo udział podatków w PKB, to patrzymy, jeśli to jest 30%, to kiedy wypada 30 dni, 30% danego roku, sprawdzamy, jakie to dzień i następnego dnia mamy Dzień Wolności Podatkowej. W Polsce Dzień Wolności Podatkowej publikuje co roku Centrum imienia Adama Smitha i w przypadku Polski akurat brane są pod uwagę wydatki publiczne i ich udział w PKB. Wydaje mi się to podejście nieco lepsze niż branie pod uwagę tylko samych podatków, bo generalnie nieważne w jaki dokładnie sposób rząd się finansuje, czy są to głównie wydatki, przepraszam, czy są to głównie podatki, czy jest to także dług publiczny albo to dróg pieniądza, to każdy z tych trzech sposobów finansowania państwa jest dla gospodarki szkodliwy. Każdy w nieco inny sposób, nieco inna dotkliwość dla poszczególnych grup tych różnych elementów, ale wszystkie te trzy sposoby są destrukcyjne, więc zdecydowanie ważniejsze to niż jak składowo rząd się finansuje, jest to jak dużo w ogóle pieniędzy przez rząd jest zagrabiane. Natomiast z Dniem Wolności Podatkowej dalej są pewne problemy. W Polsce, jak i w innych krajach, generalnie publikuje się prognozy.
Więc na przykład mówimy, że w roku 2022 udział wydatków publicznych w PKB będzie wynosił 44%, przez co Dzień Wolności Podatkowej wypadnie tego a tego czerwca. Z tym, że rzeczywiste wykonanie wydatków publicznych może być w danym roku wyższe lub niższe. Tak może się zdarzyć, że na przykład jakaś firma budująca autostradę zeszła z budowy, zerwała kontrakt, przez co dany projekt inwestycyjny nie jest wykonany i wykonanie wydatków publicznych jest niższe niż to pierwotnie planowano. A może pojawiają się jakieś nadzwyczajne okoliczności, na przykład uchodźcy z Ukrainy uciekający przed wojną napływają i państwo decyduje się wydać dodatkowe pieniądze na to, żeby ułatwić tutaj ich pobyt i wtedy planowane wydatki mogą być niższe niż te, które w rzeczywistości się odbyły. Kolejny problem jest taki, że nie wiemy, jaki dokładnie PKB będzie w danym roku, kiedy ten rok jeszcze trwa. Ten PKB będzie zależał oczywiście od tego, ile realnie gospodarka wzrośnie bądź się skurczy i od tego, ile wyniesie inflacja bądź deflacja. I jeśli któryś z tych czynników jest błędnie prognozowany, to może to spowodować duże zmiany względem realnego wykonania. Niestety Centrum Adama Smitha w Polsce publikuje jedynie prognozy i jakby nie rewiduje wstecz tych swoich prognoz względem tego, jakie jest rzeczywiste wykonanie. Dlatego też Dzień Wolności Podatkowej według właśnie Centrum Adama Smitha najwcześniej w Polsce wypadał bodajże w roku 2018, podczas gdy najniższy udział wydatków publicznych w PKB w czasach III RP mieliśmy w roku 2016. I tak samo w roku 2020, kiedy publikowano prognozę Dnia Wolności Podatkowej, nie wzięto pod uwagę tarcz antykryzysowych i tego, że będziemy mieli do czynienia z recesją gospodarki, bo jakby te rzeczy nie były uwzględnione w budżecie, na podstawie którego Dzień Wolności Podatkowej był wyliczany. Więc jakby bardzo przydałoby się to, żeby te dane były rewidowane rok do roku. Jest to rzecz, którą dość łatwo poprawić. Natomiast są jeszcze dwa inne fundamentalne problemy właśnie z tym wskaźnikiem. Po pierwsze, wielkość wydatków publicznych przyrównuje się do PKB, a produkt krajowy brutto zawiera w sobie także różnego rodzaju nierynkowe transakcje. Jeśli na przykład mamy pensję urzędnika, który swoimi decyzjami powoduje ruinę dobrze prosperującej firmy, która działa zupełnie legalnie, to jakby to, że ten urzędnik dostaje pieniądze, samo w sobie już zwiększa PKB. Ale czy rzeczywiście zwiększyło to dobrobyt? No jest to wątpliwe. Tak samo, nie wiem, kurator oświaty dostaje pieniądze za to, żeby szkoły przypadkiem nie eksperymentowały z programem nauczania czy ze sposobami nauczania, więc jakby ogranicza konkurencję, jaka istnieje na rynku edukacyjnym, co raczej by nam się kojarzyło z tym, że niszczy jakąś wartość, a nie, że ją kreuje. Jednak jako, że dostaje pieniądze za swoją pracę, to jest to także wliczane w PKB. Mówiąc bardziej ogólnie, nie wymyślając takich konkretnych przykładów, to ludzie jednak mają problemy z tym, żeby zaakceptować jakość tych usług, które dostarcza nam państwo. Największe narzekania są raczej właśnie na przykład na służbę zdrowia, edukację, komunikację miejską. Te różne rzeczy, które są dostarczane przez państwo, często wydają się zupełnie nieadekwatne do wydatków, jakie na ich utrzymanie się składamy. Więc czy te dobra rzeczywiście powinny być w PKB uwzględnione, skoro ich jakość może być niższa niż to, co na nie wydajemy, albo w przypadku niektórych dóbr może być wręcz ujemna. Drugi ważny problem, jaki istnieje z Dniem Wolności Podatkowej, jest taki, że część wydatków publicznych jest czysto fikcyjna. Jeśli na przykład pensje urzędników publicznych są oficjalnie też opodatkowane i oskładkowane, to w rzeczywistości mamy do czynienia z księgową fikcją, bo nie jest tak, że rząd wydaje przykładowo 5000 zł na pensję urzędnika, tylko wydaje dokładnie tyle, ile ten urzędnik dostanie netto, powiedzmy 3000 ileś. Tak? To znaczy, że te wszystkie podatki i składki, które rzekomo najpierw trafiają do podatnika, a później do urzędnika, a później wracają do budżetu państwa, to są wydatki czysto fikcyjne. I podobnie mamy do czynienia z podatkami i składkami
które są płacone przez emerytów i rencistów. Tak? To są też wydatki zupełnie fikcyjne. Tak? Rząd płaci coś, co sam zaraz bierze. Gdyby płacił tylko te rzeczy netto, to zupełnie nic by się dla sektora finansów publicznych nie zmieniło. W związku z tym, że mamy do czynienia z tymi dwoma problemami, to zaproponowaliśmy w Instytucie Misesa swoje autorskie rozwiązanie, które lekko te problemy z dniem wolności podatkowej poprawia. Mianowicie, po pierwsze, nie bierzemy pod uwagę całych wydatków publicznych, tylko wydatki publiczne pomniejszone o te właśnie fikcyjne wydatki, czyli podatki i składki płacone od pensji w sektorze publicznym i od emerytów i rencistów. A po drugie, przyrównujemy te wydatki publiczne tak skorygowane i oczyszczone nie do całego PKB, tylko do prywatnej części PKB, czyli PKB pomniejszonej o wartość konsumpcji dóbr i inwestycji, jakie wykonuje sektor publiczny. W ten sposób, jeśli te dwie wielkości przyrównamy, mamy wtedy do czynienia z czymś, co nazwaliśmy dniem wolności sektora prywatnego. I ten dzień wolności sektora prywatnego policzyliśmy wstecz do roku 2013 i co roku publikujemy swoje prognozy. Prognozujemy, że w roku 2022 ten dzień wolności sektora prywatnego przypadnie 4 lipca. Jednocześnie co roku po wykonaniu rzeczywistych wydatków publicznych i po spłynięciu oficjalnych danych o wielkości produktu krajowego brutto korygujemy wstecz te nasze prognozy, tak żeby dać pełny obraz tego, jak było, bo oczywiście prognozy czasami mogą się w jedną lub drugą stronę wyraźnie zmieniać. I generalnie możemy powiedzieć, że od roku 2016 widzieliśmy dość niedobry trend tego, że ten dzień wolności sektora prywatnego przypadał coraz później. Najgorzej było oczywiście w roku 2020 pandemicznym, kiedy te wszystkie dodatkowe wydatki związane z pandemią koronawirusa i specyficznym sposobem walki z nią, jakie sobie nasze władze wybrały, zupełnie rozdeły wydatki publiczne i jednocześnie zmniejszyły wielkość sektora prywatnego. W roku 2021 widzieliśmy na szczęście znaczne odbicie. Mówiąc krótko, rząd nie przewidział tak wysokiej inflacji i nie zaplanował takiego zwiększenia wydatków, które by tej inflacji odpowiadało. Dlatego sektor prywatny mógł odczuć pewną ulgę, ale niestety na ten rok rząd już zaplanował spory przyrost wydatków i ma nadzieję, że będzie on wyższy niż rzeczywista inflacja. Co do tego oczywiście to się dopiero rozstrzygnie w kolejnych miesiącach i w przyszłym roku podamy Państwu wyliczenia, jak to rzeczywiście było. Gdyby te tematy Państwa zainteresowały, to polecam swój tekst, w którym jeszcze nieco szerzej te wszystkie kwestie omawiam. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj ten tekst się pojawi. A oprócz tego zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał i polecać go wszystkim swoim znajomym. Do usłyszenia.